Thank you.
No na pewno źle się dla nas ułożył, szczególnie na początku, bo po naszym stałym fragmencie gry mieliśmy rzut rożny i po jakimś złym ustawieniu, myślę też w defensywie, straciliśmy bramkę. I później wiadomo, jak się gra, jak w pierwszych minutach dostaje się takiego przysłowiowego gonga. I staraliśmy się, mieliśmy swoje sytuacje, mieliśmy swoje okazje. Myślę, że gdybyśmy strzelili tą bramkę 1-1, a były ku temu okazje, to ten mecz by się zupełnie inaczej potoczył. Ale tak, no to niestety ta bramka na 2-0. Też po niej była sytuacja na 2-1, ale znowu nie wpadło, także można powiedzieć, że tutaj naprawdę we Wrocławiu tych sytuacji się stwarzamy dużo, bo w tamtym sezonie było bardzo podobnie, dużo sytuacji i też porażka, więc trzeba nic, no, głowy do góry i wszystkie siły na czwartek, tam mamy najważniejszy mecz i zrobimy wszystko, żeby tam wygrać w Mińsku i naprawdę na razie 100% skupiamy się na następnym meczu i ten trzeba będzie wyrzucić po prostu z głowy, wyciągnąć wnioski i 100% swojej koncentracji, uwagi skupić na Mińsku. Dobry wieczór. No na pewno nie tak wyobrażaliśmy sobie inaugurację nowego sezonu. Co prawda nastąpiło kilka zmian w naszej kadrze, doszli nowi zawodnicy. Widać, że potrzebujemy czasu, aby powróciły pewne dawne automatyzmy. Na pewno nie tak chcieliśmy ten mecz rozegrać. W zbyt prosty sposób straciliśmy bramki, które, no wiadomo, to stara prawda mówi, ustawiają mecz i tak się stało. Co prawda, pomimo nie najlepszej gry, potrafiliśmy też stworzyć przynajmniej dwie, trzy sytuacje, z których powinno w pewnym momencie paść wyrównanie. Tak się nie stało, więc przegrywamy. Mamy kolejny materiał do analizy, musimy wyciągnąć wnioski i szukać najlepszych, optymalnych rozwiązań, jeżeli chodzi o naszą grę, o to, co do tej pory było naszą silną bronią, czyli bardzo dobra defensywa i dobra gra w ofensywie. Dziękuję.